Słuchajcie, mam tutaj wątek reportażowy ala pani Jaworowicz. Mamy tutaj skandaliczną transakcję zakupu używanego Mavica Pro i chciałem parę słów na ten temat powiedzieć, bo myślę, że to jest warte uwagi, szczególnie teraz, kiedy mamy sezon zakupowy i rynek wtórny kwitnie. Zwróćcie uwagę na to, co kupujecie. Teraz pokażemy mini unboxing. Już pokazuję, co tam jest w środku. Etui jest bardzo fajne, można pewnie je takie na AliExpressie dostać w dobrej cenie. W komplecie była ładowarka, tu mamy kabel. Był też hub, co mi się podoba, bo ja do dzisiaj nie dorobiłem się jeszcze huba, ale okej. Okay. Wszystko było oklejone naklejkami, które mają nazwę naklejka gwarancyjna nie zrywać. Ja zaraz zrobię jej zdjęcie, żeby było lepiej to widać. Mamy też komplet śmigieł. Chyba z AliExpressu, na pewno nie są oryginalne. Cztery te śmigła. Ja zdjąłem je, żeby za chwilę zaprezentować, co się dzieje dalej. No i przechodzimy do baterii. Jeżeli chodzi o baterie, widać, że one są używane. Mam tutaj zrzuty z diagnostyki tej baterii, więc muszę powiedzieć tak. Po pierwsze, nie trzymają woltażu, czyli każda cela ma trochę inne napięcie. Tam są rozbieżności 0,2 do 0,16, mniej więcej. Kontroler wygląda bardzo dobrze, jeszcze ma tutaj folię na wyświetlaczu i muszę powiedzieć, że też zazdroszczę, bo oprócz huba to mój kontroler wygląda tragicznie w porównaniu do niego. Widać, że był mało latany, bo nawet anteny nie mają żadnych luzów. Moje anteny są tragiczne i mam bardzo duże wytarcia tutaj, gdzie dłonie właśnie się stykają, też na drążkach. Widać, że kontroler jest w dobrej formie, też ma naklejkę nie otwierać. Ja nie wiem, w czym może ta naklejka pomóc, ale okej. Okay. Gwarancyjna. Przechodzimy do samego drona, dlatego że ani kontroler, ani hub nie latają, natomiast lata Mavic. I teraz oto mamy Mavica Pro. Zwróćcie uwagę, w jakim on stanie jest. Szczególnie to widać, ja zrobię lustrzanką może zdjęcia za chwilę, bo my nie zobaczymy tak dokładnie i nałożę w tym miejscu, ale widać, że był nieudolnie był składany i rozkładany. Tu przy bateriach ma takie wgłębienia ten dron. Był uderzony. Jak spojrzycie tutaj na lampę tylną, tu jest takie mocne też wgłębienie. Przy tym świetle postaram się to pokazać. Ale też są hiciory. Uwaga, bo to dopiero początek. Nóżka tylna. Nie wiem, czy to widać. Spróbuję ustabilizować trochę. Teraz. Teraz to widać mocno. Cała chodzi tylna nóżka. I tu jeszcze gdzieś mieliśmy, widać, że tu nie dochodziło, zrobiła się cała szpara tu właśnie pomiędzy na tym łączeniu. I tu widać mocno, jak uszczelka nawet nam wystaje, czy jakiś element gumowy. Wygląda jak uszczelka i nie dolega całe to. Ja zrobię zdjęcia tych szczegółów. Tak czy inaczej widać, że stan techniczny tego drona no jednak odbiega mocno od tego, co można określić jak nowy. Kamera z gimbalem też nie jest zbyt dobrze. I teraz objawy podczas lotu, ja w tym momencie nie będę nim latał, ale objawy to jest ściąganie, to jest słaby sygnał GPS, ściąganie na prawo głównie. Występuje też przy nim efekt Mori, co może oznaczać, że matryca jest uszkodzona. I teraz przejdziemy do wniosków. Słuchajcie, mam tutaj warunki takie, jakie są, ale to są dobre warunki. Każde warunki są dobre, jeżeli chce się coś dobrego przekazać. Jakie są wnioski z tej historii? Po pierwsze, jeżeli kupujesz drona, to dobrze jest kupić od osoby albo zaufanej, na przykład od kolegi, albo druga rzecz, zabrać na oględziny kogoś doświadczonego. Jest takie przysłowie, jeżeli twierdzisz, że wiedza jest droga, to spróbuj niewiedzy. I to przysłowie tutaj bardzo dobrze pasuje. Co to znaczy? Można poprosić kogoś o konsultację, można kogoś wręcz wynająć na pół dnia, czy kogoś życzliwego poprosić, czy kogoś na grupie, żeby pomógł, podjechał, będąc w tym mieście i można się z nim dogadać. Godzina czy dwie godziny pracy to nie jest taka duża stawka. Chłopak oszczędzał parę miesięcy na pewno na tego drona, no kupił spod igły niemal i wnioski są takie. Trzeba, słuchajcie, wiemy co robimy. Przede wszystkim stawiamy na wiedzę i na kompetencje i je rozwijamy. Po drugie, każdy tego typu zakup, no, dobrze byłoby skonsultować i poprosić kogoś o wsparcie.
I to, że kupiliśmy tanio, to jeszcze nie oznacza, że my będziemy w dobrej sytuacji finansowej cały czas, bo może się okazać, że ten dron przysporzy nam mega kłopotów, jak spadnie komuś na przykład na samochód albo na głowę i zrobi naprawdę krzywdę. Kolejna sprawa jest taka, że o czym nie wspomniałem wcześniej, że numery seryjne zupełnie nie zgadzają się z tymi numerami, które są w dokumentacji i są wyspecyfikowane, więc kto wie, czy on nie był w ogóle złożony, czy to nie jest składak. My tutaj możemy gdybać na ten temat. Morał z historii jest taki, jeżeli kupujemy to po pierwsze z pewnego źródła, jeżeli nie mamy pewnego źródła, a mamy okazję, to wynajmujemy kogoś, kto nam pomoże w oględzinach. No i trzecia sprawa, naprawdę trzeba się trzy razy zastanowić, czy ta okazja jest faktycznie okazją. To jest morał tej historii. Słuchajcie, jest wiele różnych sytuacji i trzeba wiedzieć, po co się kupuje drona i trzeba wiedzieć, od kogo się kupuje i w jakim stanie. No, chłopaka mi jest szkoda naprawdę, bo widać, że dla niego to były środki znaczne, jeżeli chciał kupić go jeszcze taniej. Ale nie zawsze taniej znaczy dobrze. Czasami lepiej dołożyć te 2-3 stówy i mieć coś pewnego, prawda? Historia, jak to w życiu bywa. Ja wam powiem osobiście, to jest moje zdanie oczywiście, ja nie kupuję na OLX-ie. Jeżeli kupuję, robię zakupy tam na Allegro. Nie wiem, takie są moje przekonania. Wolę zapłacić trochę drożej, ale jednak to Allegro daje mi pewną, nie wiem, przynajmniej poczucie bezpieczeństwa. Natomiast na OLX-ie się ani nie wystawiam swoich rzeczy, ani nie kupuję. No i na przyszłość myślę, że trzeba przede wszystkim pooglądać. Jeżeli już kupujesz drona, to pooglądaj dokładnie, szczególnie te miejsca, które są związane z łączeniami, tam gdzie mógł być rozbierany. Zwróć uwagę, czy nie ma wgnieceń, bo tu wyraźnie są przebarwienia i są wgniecenia. To samo przy tylnej lampie i zwykle widać, kiedy ten dron miał kraksę, a ten na pewno miał. I to podejrzewam, że nie jedną. Słuchajcie, jako morał tej historii chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, kupujemy rzeczy pewne. Po drugie, stawiamy na wiedzę i kompetencje, rozwój wiedzy, doświadczeń i kompetencji, bo żadna wpadka nie zmieni ich, tylko ukształtuje bardziej. I myślę, że to jest ważne. I to motto, o którym wspomniałem w materiale, jeżeli uważasz, że wiedza jest droga, to spróbuj niewiedzy. Dlatego już dzisiaj zachęcam do konsultacji. Zachęcam do konsultacji na Skype'ie. Zachęcam do udziału w konkursach, w dyskusjach, w dzieleniu się wiedzą. Ale także zachęcam do moich kursów online, które stworzyłem zarówno darmowych, jak i wersji pełnych, płatnych. Dlatego, że ten wydatek w stosunku do konsekwencji, ta inwestycja na pewno się zwróci. Te kursy nie są drogie. Chciałem zrobić to tak, żeby były dostępne dla każdego i żebyście z nich korzystali. Dlatego serdecznie zapraszam i zachęcam w tym nadchodzącym sezonie. Natomiast chciałbym też zachęcić osoby, które oglądają poranną kawę, do wsparcia tego programu. Ja już czynię, powiem wam, wysiłki ku temu, żeby zaprosić zagraniczne gwiazdy do wystąpienia live na naszym programie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, ale przeprowadziłem szereg rozmów różnych i to jest fajna sprawa, jeżeli ma się gości. Dlatego zachęcam cię też do objęcia patronatem właśnie porannej kawy, latającej kawy, bo ten program będzie się rozwijał. Tam masz możliwość też dołączenia do grupy, zadania pytań i właśnie uczestniczenia w kształtowaniu tego porannego programu na żywo. Wspierać można poprzez swoją cegiełkę na Patronite. Ja pod filmem zawsze taki adres daję. Już mamy wielu darczyńców, którym dziękuję serdecznie. Koledzy w ogóle pomagają w tworzeniu tego kanału i też w tworzeniu programu. Odbieram na bieżąco wnioski o nowe konkursy, dostajemy nowe nagrody czy oferty nowych nagród. Ja wysłałem w zeszłym tygodniu do Przemka nagrodę w związku z rozstrzygnięciem konkursu zdjęciowego. Teraz mamy konkurs na edycję. Jak ktoś jest ciekawy, co to za konkurs, to proszę obejrzeć ostatniego live'a, czyli latająca kawa, część druga. Zachęcam serdecznie właśnie do wspierania tego kanału i dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego i miłego sezonu życzę i wszystkiego dobrego właśnie na ten sezon. Trzymajcie się.